Witam Państwa serdecznie. Po dość długiej nieobecności, bo przez wakacje z różnych przyczyn nie nagrywaliśmy, może to był błąd, trzeba było te nagrania kontynuować, no ale wracamy do tego. Powolutku, mam nadzieję, będziemy się rozwijać, dlatego że coraz więcej osób, coraz bardziej szalonych produkuje te swoje podcasty i umieszcza w sieci. Już w zasadzie ciężko znaleźć coś normalnego, jakąś normalną treść wśród tego zalewu szaleństwa. Więc proszę Państwa, tak jak to już kiedyś powiedziałem, żeby mówić z sensem, trzeba mieć do tego pretekst. Nie można opowiadać o rzeczach całkowicie z sufitu, więc dla mnie takim pretekstem są książki, które są już wydane albo będą dopiero wydane, więc to, że nie mam w rękach książki, o niczym nie świadczy, bo będę mówił o książkach króciutko i na książkach i autorach chcę opierać te swoje wystąpienia. Proszę Państwa, napisano na tym Bożym świecie mnóstwo książek, z których próbę czasu przetrwało niewiele. W różnych językach. Teraz pytanie, co to znaczy próba czasu? Tak? My mamy taki nawyk, żeby sobie wyobrażać, że po prostu jacyś tam autorzy idą w zapomnienie, a inni autorzy są podnoszeni i ciągle ich twórczość jest obowiązująca. No w Polsce takim przykładem jest oczywiście Henryk Sienkiewicz, który żył bardzo długo, którego twórczość żyła bardzo długo. No i bezskuteczne próby zamordowania twórczości Henryka Sienkiewicza, która broni się jeszcze, co prawda broni się słabo, dlatego że ten świat zmienia się naprawdę. I nie ma, proszę Państwa, czegoś takiego jak twórczość ponadczasowa. Poza oczywiście Biblią upierają się ludzie, że mity są taką twórczością, ale to jest zbyt ogólny poziom rozważań. Nie o to mi chodzi, nie będziemy o takich rzeczach rozmawiać. Proszę Państwa, autorów zapomina się celowo, dlatego że pojawiają się nowi autorzy, którzy lepiej pełnią swoje funkcje na rynku polityki, publicystyki, propagandy. Pojawiają się nowe wytyczne w tej propagandzie, pojawiają się nowe pomysły na realizację polityki państw, które chroniły wcześniej autorów wartych. Postanowiłem w pewnym momencie, że będziemy wydawać książki Leona Cahun. Leon Cahun się pisze to nazwisko. To jest francuski autor, proszę Państwa, który zaskoczył mnie tym, że napisał dwie powieści o najeździe mongolskim na Węgry. To jest oczywiście beletrystyka. Ona jest skrojona pod... To jest beletrystyka w typie sienkiewiczowskim. Ona jest skrojona pod odbiorcę francuskiego z odpowiednim oczywiście nastawieniem do czytelnika podchodzi autor, ponieważ jest to republikanin, Żyd z Alzacji, przeciwnik drugiego cesarstwa, a jego celem jest przekonanie czytelnika, że kontakty z cywilizacjami wschodu nie są dla cywilizacji zachodniej zabójcze. To jest coś, czego w Polsce w zasadzie się nie omawia. Natomiast Leon z wielkim rozmachem to swoje zadanie realizuje. No proszę Państwa, napisać dwie książki o najeździe mongolskim na Węgry, kiedy się jest Żydem z Alzacji i mieszka się w Paryżu, to jest moim zdaniem duży wyczyn. Duży wyczyn. No i oczywiście za tym stoi jakaś polityka, bo przecież nikt nie podejmuje takich wyzwań i nie realizuje ich później w nakładach. A znaleźli się wydawcy, on był bardzo popularnym pisarzem, poza tym no, był szpiegiem, co tu gadać. Przebywał w Syrii, na Bliskim Wschodzie, w Turcji. Więc zainteresowały mnie najpierw te dwie powieści dotyczące najazdu mongolskiego. Jedna z nich została już przetłumaczona, będziemy ją przygotowywać do druku, druga jest w trakcie tłumaczenia. Proszę Państwa, ta powieść, która została przetłumaczona, ona się nosi tytuł Niebieski Sztandar i podtytuł bardzo zajmujący i ciekawy Przygody poganina, muzułmanina i chrześcijanina w czasach krucjat i najazdu mongolskiego na Europę. Ja mam trochę kłopot z grafiką, bo postanowiłem dać szansę pewnej młodej graficzce. Ona się z zadania wywiązała. Oczywiście jest to zupełnie inny styl, trochę bardziej naiwny niż
to, co rysuje Tomek, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest dobre wyjście, dlatego że nie dlatego, że mam taką manię, żeby dawać szansę komuś, bo chętnie pozostałbym przy okładkach, które robi Tomasz, ale on po pierwsze ma coraz mniej czasu, po drugie chciałbym zobaczyć, jak inny typ okładki, a to mogę sprawdzić tylko w beletrystyce, a nie w książce naukowej, popularno-naukowej, działa na czytelnika. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jaki będzie tego odbiór. Książka Niebieski sztandar bądź Błękitny sztandar jest powieścią no, olbrzymią. To jest ładnych kilkaset stron. Tłumaczyła ją oczywiście Katarzyna Panfil, co bardzo dobrze rokuje czytelniczo. No a drugą książkę tłumaczy Zofia Czerniak i Rafał Czerniak, nasz znany kolega, który występuje czasem na konferencjach. Proszę Państwa, to nie jest wszystko, bo oprócz tej książki skierowanej jawnie ku Wielkiemu Stepowi, napisanej w XIX wieku przez wroga cesarstwa, zwolennika III Republiki, agenta, człowieka aktywnie uczestniczącego w życiu społeczności żydowskiej we Francji, Leona Kahana, oprócz tej książki o Mongołach, Leon napisał jeszcze książkę o życiu w korpusie Janczarów. Ja jeszcze nie zaplanowałem tłumaczenia tej książki, ale chyba to zrobię, dlatego że coraz bardziej mnie interesuje postać Leona Kahana, a tym bardziej mnie ona interesuje, że na jego temat są jakieś śladowe zupełnie informacje w internecie. Nawet Rafał, który jest bardzo sprawnym poszukiwaczem, odpadł od tego tematu i nie mógł znaleźć niczego ponad to, co jest w zasadzie w Wikipedii, gdzieś tam na jakichś portalach francuskich encyklopedycznych. Poprosiłem kolejną tłumaczkę kolejnej książki Leona o znalezienie poprzez francuskich przyjaciół jakichś dodatkowych informacji o tym panu, bo jest to postać naprawdę zagadkowa. Uchodził i tak był określony przez postać, o której zaraz powiem, za ulubionego pisarza, czyjego? Kemala Atatürk'a, proszę Państwa, Kemala Paszy. No więc ojciec nowoczesnej Turcji uważał, że Leon Kahan to jest wybitny autor i jeszcze postawił mu pomnik w Stambule. Być może ten pomnik nadal stoi, ja tego nie wiem, bo nie sprawdzałem. Ale oczywiście ze względu na dokonania, na popularyzację kultury i cywilizacji tureckiej w Europie, a także ze względu na tą powieść o życiu w Janczarów w XVI-wiecznej Turcji. Taką opinię wysmażył Leonowi Kahana Kemal Pasza. Jeszcze się nie tłumaczy powieść o Turkach, ale tak jak powiedziałem, będzie. Ale to nie koniec, proszę Państwa, dlatego że Leon Kahan napisał jeszcze fantastyczną zupełnie też beletrystykę dotyczącą życia i działalności gospodarczej Fenicjan w czasach biblijnych. Tytuł jest długi, więc go sobie nie przypomnę, ale książka jest już prawie przetłumaczona, znaczy prawie, no pewnie będzie w zimie. I dotyczy wyprawy, jaką podejmują feniccy żeglarze na polecenie króla Dawida, tego znanego z Biblii i psalmów. Król Dawid wysyła Fenicjan do Hiszpanii, żeby tam załatwiali różne jego interesy. Skąd w ogóle takie pomysły w głowie autora Leona Kahana? No proszę Państwa, pracował on w bibliotece Bibliotek Mazarin, tak? W bibliotece Mazariniego. No i miał dużo czasu na przeglądanie różnych istotnych dokumentów. Ja nie wiem, czy któryś z polskich badaczy w ogóle kiedykolwiek był w tej bibliotece, na przykład badaczy XVII wieku, a moim zdaniem powinni być wszyscy. No ale już zostawmy to, bo o czym my tu w ogóle mówimy. A Leon Kahan tam pracował, proszę Państwa, i efektem tej pracy i z przeglądania dokumentów, które się tam znajdują, no jest powstanie tych wszystkich powieści, o których wspomniałem. Żeby nie było, że Leon Kahan jest jakąś archaiczną formą literatury. Proszę Państwa, on jest cały czas wydawany. On jest cały czas wydawany we Francji i cały czas wydawany w Turcji.
Więc jak ja słyszę różnych mędrków w Polsce, którzy opowiadają o tym, jak to trzeba tutaj znaleźć jakąś współpracę z Turkami, ludzi, którzy nie znają tureckiego, nie znają tureckiej kultury, a jedyne, co mogą o Turkach powiedzieć, to to, że oblegali kamieniec podolski, a dowiedzieli się o tym z prozy Henryka Sienkiewicza, polskiego Leona K.E., no to co ja mogę powiedzieć, kochani, no przetłumaczcie książki pana Leona, przeczytajcie je, zobaczcie jaki to ma odzew dzisiaj w Turcji, jakie są nakłady, ile się tego sprzedaje, kto to wydaje i czy czasem państwo, które oczywiście działa trochę inaczej niż u nas, nie trzyma na tym protektoratu jakiegoś. Ja tego nie wiem. Być może tak jest, być może tak nie jest. W każdym razie tradycja wydawania w Turcji Leona K.E. jest, myślę, zbliżona do tej, którą w Polsce mamy w przypadku Sienkiewicza. Tak? Czyli wydaje się jakiegoś autora, bo jest on ważny dla kultury i cywilizacji danego kraju. W Polsce jest to Sienkiewicz, w Turcji jest to Leon K.E., francuski autor, alzatczyk, pochodzący z bardzo wpływowej i bogatej żydowskiej rodziny. Proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli. Jest dużo obowiązków i dużo pracy, ale postaram się możliwie szybko przygotować książki Leona K.E. do druku, żeby Państwo mogli sobie je kupić i przeczytać. I mam nadzieję, że będzie o tym na temat tej twórczości jakaś dyskusja w sieci, dlatego że Leon bardzo plastycznie odmalowuje te wszystkie wypadki, które go fascynują, bo to tego się nie da ukryć, że on jest silnie zafascynowany zarówno tymi Mongołami, jak i Fenicjanami, jak i pewnie Turkami. Ja mówię Fenicjanami, Mongołami, bo fragmenty tych książek miałem do okazji przeczytać, natomiast o tych Janczarach jeszcze nie. Więc myślę, że to będzie ciekawe. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.